Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 21. już odcinku serii Dziennika Motorniczego. Dzisiejsza służba, którą będę miał przyjemność Wam prezentować, będzie nietypowa, stąd bardzo nietypowe jej nagranie. Na czym ona będzie polegać, pewnie się zastanawiacie. Otóż moim dzisiejszym zadaniem będzie podmienianie motorniczych linii numer 3 na pętli Wilczak, tak aby w spokojny i komfortowy sposób mogli sobie zrobić przerwę na odpoczynek oraz posiłek. Ja w tym czasie, kiedy oni przez około pół godziny będą odpoczywać, będę wykonywać kurs na odcinku Pętla Wilczak, końcówka Błażeja, Pętla Wilczak. To pierwsze stanowisko mojej pracy, a to drugie, do którego właśnie zmierzam, aby rozsiąść się wygodnie, zaparzyć poranną kawę, przejrzeć poranne wiadomości, upewnić się, czy aby na pewno zasubskrybowaliście mój kanał, no i najważniejsze, powiadomić Centralę Nadzoru Ruchu o fakcie, że rozpoczynam służbę o godzinie 5.52 i że jestem zwarty i gotowy do działania. Po tym wstępie nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was do obejrzenia odcinka oraz poprosić o uprzejme odprowadzenie do drzwi wejściowych do punktu socjalnego. Po chwili porannego relaksu zmierzam na przystanek podjąć pierwszy kurs tego dnia, który ma być o 6.02. Podjeżdża Gamma, trójka brygady piątej, którą będę zmieniać tylko jeden raz. Po zamienieniu kilku słów w drzwiach rozsiadam się wygodnie, z naciskiem na wygodnie, ponieważ fotel i inne podzespoły były ustawione wedle moich predyspozycji. Kurs przebiegł bez problemu, a po dojechaniu na końcówkę system wybrał nam tor numer 2, jedyny możliwy do wyboru. Powoli dociągam wagon do końca przystanku, wygłaszając też komunikat o tym, że drzwi otwierają się z lewej strony, żeby ułatwić pasażerom opuszczenie pojazdu. Szybka zmiana kabiny i ruszamy w kierunku pętli Wilczak. Tutaj też kurs przebiegł bez problemu. Dojeżdżając na przystanek, nie widzę motorniczego na platformie. Czyżby przysnął w punkcie socjalnym? Co teraz? Co zrobić, jak nie przyjdzie? Chwila zastanowienia, lekkiego stresu, adrenaliny. Nic nie szkodzi. Przejechałem troszkę przyspieszony na przystanek. Uff, ulga. Widzę motorniczego w lusterku. Pora na podmianę. Żegnamy. Trójkę piątą o godzinie 6.33. Pora na chwilkę przerwy i po chwilce przerwy o godzinie 6.46 witamy trójkę pierwszą. Tu znowu zamiana kilku słów w drzwiach i ogromna prośba motorniczego o nieprzestawianie fotela oraz innych tego typu rzeczy. Mimo bardzo dużej niewygody podczas prowadzenia pojazdu, trasa na Ramowicka rekompensowała dyskomfort. Kurs przebiegł zgodnie z planem, a system wylosował nam tym razem tor numer 1. Przyjechaliśmy punktualnie, był długi postój, więc nie spiesząc się kompletnie, zmieniam kabinę. Po jej załączeniu aktywacji mam jeszcze parę minut na przymknięcie oka. Pobudka, jedziemy. Dzwonek, wybór kierunku jazdy oraz najważniejsze przełączenie kierunku otwierania drzwi. Tu wyprzedzając Wasze pytania, nie, nigdy mi się nie zdarzyło otworzyć drzwi po złej stronie przystanku. Tutaj również trasa przebiegła bardzo pomyślnie oraz klarownie. Pasażerowie współpracowali, chodzili dynamicznie do wagonu, a czas przejazdu pozwalał na to, żeby w trybie kawiarenek przejechać ten do przystanku Wilczak, na którego końcu widzę szczęśliwego i wypoczętego motorniczego, który będzie dalej kontynuować jazdę do końcówki Słowiańska. Teraz chwila przerwy dla mnie. 7.46, witamy trójkę ósmą.
którą podmieniamy w bardzo dynamiczny sposób, ponieważ motorniczy przyjechał na kilkuminutowym opóźnieniu. Mimo tego spokojnie, nie spiesząc się, stawiając komfort pasażerów oraz ich bezpieczeństwo na najwyższym punkcie, dojeżdżam do końcówki Błażeja. Znowu system wylosował nam dostępny tor pierwszy. Powolne dociągnięcie, zmiana kabiny. I rozpoczynamy kurs do pętli Wilczak, na której mamy pojawić się o godzinie 8.13. Rozpoczynamy więc realizację kursu powrotnego do pętli Wilczak. Wyjątkowo bardzo ładnie jechało się tą gammą. Odrobina uprzejmości. I jedziemy dalej. Dojeżdżamy do przystanku naszego końcowego. Kolejna podmiana i żegnamy trójkę ósmą. Po chwili przerwy witamy trójkę czwartą o godzinie 8.36 i nie zanudzając Was już takimi opowieściami, chciałbym przejść do opowieści z dnia poprzedniego z linii numer 6, którą obsługiwałem kursem z pętli Budziszyńska do pętli Miłostowo. Na przystanku Most Dworcowy chęć wjazdu do pojazdu zasygnalizowała dziewczyna niepełnosprawna na wózku elektrycznym. Zatrzymałem więc pojazd, wyszedłem z kabiny i bardzo się rozczarowałem, ponieważ prośby opiekunki, prawdopodobnie mamy, zostały, że tak brzydko powiem, olane przez pasażerów. Prośby o odsunięcie się z miejsca na wózek inwalidzki oraz zejście z platformy, którą musiałem rozłożyć, żeby ten wjazd umożliwić. Głośnym, bardzo głośnym głosem powiedziałem: proszę się odsunąć z miejsca dla inwalidów oraz z platformy, którą muszę rozłożyć. Po dłuższych próbach udało się w końcu to wykonać. Nie zrozumcie mnie źle, ale marnowanie 3 minut na prośby pasażerów o to, żeby się odsunęli, to jest poniżej pasa. W momencie, kiedy udało się już rozłożyć platformę, a dziewczyna wjeżdżała wózkiem do przestrzeni pasażerskiej, jej mama, prawdopodobnie mama, powiedziała, że będą opuszczały pojazd na przystanku AWF. I wiecie, co wam powiem? Na przystanku AWF była powtórka z rozrywki. Kolejne 3 minuty stracone na coś, na co powinno być przeznaczone. Niecała minuta. Prośby, prośby, jeszcze raz prośby. Głośne prośby. Prośby o to, aby pasażerowie zeszli z podjazdu dla wózka inwalidzkiego, tak aby mógł go rozłożyć, a potem złożyć. Tak, stanęli z powrotem w tej pustej przestrzeni, gdzie powinna ta platforma się znaleźć. Łącznie na pętle Miłostowo przejechałem około 10 minut opóźniony, sumując wszystkie opóźnienia po drodze. Przypominam tylko, że gdyby nie 6 minut, które straciliśmy na niepotrzebne prośby, opóźnienia byłoby tylko 4 minuty. To tyle z tej historii. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Teraz powoli i płynnie przejdźmy do opowieści z dnia, który macie przyjemność oglądać na swoich ekranach. Na końcu platformy przystankowej widzę zadowolonego i najedzonego motorniczego, którego podmieniałem drugi i ostatni tym samym raz. Teraz chwila dłuższej przerwy dla mnie, od 10.07 do 10.32. Jeszcze sentymentalny rzut okiem na trójkę pierwszą. Żegnamy ją. I lecimy z koksem trójką ósmą po raz drugi i również ostatni. Podczas realizacji kursu z Wilczaka do Błażeja było bardzo spokojnie, cicho, klarownie. Nic kompletnie się nie działo.
System losuje nam tor numer 3. Dojeżdżamy. Zmieniamy kabinę. I po chwili ruszamy ostatnim tego dnia kursem. Opowiem wam coś. Myślał indyk o niedzieli lub nosił wilk razy kilka. Musicie sami dobrać odpowiednie stwierdzenie do tej historii. Mianowicie, podczas trasy usłyszałem za sobą spekulacje między pasażerami na temat tajemniczego plecaka, który był na krześle. Czyj to plecak? No nie mój. A twój? Nie mój. To czyj to plecak? Pewna kobieta zapukała do moich drzwi od kabiny, mówiąc, że ktoś zostawił plecak. Ku mojemu zdziwieniu pani wręczyła mi mój własny. Tak, zawsze narzekałem, jak to można zostawić plecak w tramwaju. Wiecie co? Pierwszy raz takie coś zrobiłem i to jeszcze na służbie. Dzięki uprzejmości pasażerów odzyskałem swoją własną zgubę, o której nawet nie wiedziałem, że zgubiłem. Pośmialiśmy się trochę i z uśmiechem na twarzy zakończyłem ten dzień pracy. I to koniec pracy na dzień dzisiejszy. 11.07 przejechaliśmy na pętlę, 5 minut na czynności zdawcze i 11.12 odmeldowujemy się z pętli Wilczak. Zmierzamy do Klamota, odpalamy i jedziemy do domu. Mam nadzieję, że prezentowany dzisiaj dziennik bardzo wam się podobał i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich dzienników, prezentowanych z perspektywy pierwszej osoby oraz z taką narracją. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, kliknięciu łapki w górę oraz kliknięcia dzwoneczka, żeby was nic następnym razem nie ominęło. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć!